oczywiście słowa Thomasa Tuchela, to i ja zacytuję, gdy obejmował Chelsea, mówię tak, mam nadzieję, że Chelsea będzie jak dobrze zorganizowana orkiestra z odpowiednim rytmem, z odpowiednim tempem i z odpowiednią partyturą. No to pytanie, jak ta orkiestra powinna dzisiaj zagrać, żeby pokonać Real na koniec, panowie? Przede wszystkim klawę powinna zagrać zmiennie. Ze zmiennym rytmem, czyli przede wszystkim wyczuć intencje gospodarzy. Ja myślę, że to nie będzie trudne później szybko zareagować na to, co gospodarze zaoferują, bo tutaj no, Real, patrząc też na to, co mamy na ławce rezerwowych, to jednak będzie musiał podjąć ryzyko dzisiejszych spotkań. No właśnie, rzeczywiście będzie podejmować ryzyko, Piotrze? Czy musi podejmować ryzyko, bo jednak jeśli nie podejmujesz to ryzyko, to jest największe ryzyko, jakie może dzisiaj Chelsea podjąć, bo oni nie mogą pozwolić, żeby